Piotrka na wywiadzie na Ludzie z kolejnym członkiem naszego sztabu. Tym razem moim waszym gościem jest trenerka bramkarek Marta Mont. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Także zmierzę się z pytaniami przygotowanymi przez was, przez nas, jak i przez jej najbliższych. Także pierwsze i to postawę takie fundamentalne pytanie, czyli kiedy, gdzie i jak zaczęła się twoja przygoda z piłką ręczną? To wszyscy mają to samo pytanie. Tak, no to jest standardowe pytanie. To jest, może nie była to szkoła, może to było gdzieś indziej, nie wiem, coś innego. No niestety chyba będzie podobnie jak u reszty. Przygoda w czwartej klasie szkoły podstawowej. Pamiętam dziś swoją panią wychowania fizycznego, która na jednym z UF-ów zobaczyła, że całkiem nieźle sobie radzę, rzucając piłką do siatkówki, do bramki. Wtedy stwierdziła, że mając tak duże dłonie, można spróbować zagrać piłkę ręczną. Skierowała mnie do konkretnego klubu. Zmieniłam szkołę i już potem całe życie potoczyło się pod kątem piłki ręcznej. A jak zaczęła się przygoda z trenerką? Dlaczego akurat bramkarka? Bramkarka, bo całe życie praktycznie grałam na bramce. Początek. No bo ty mówiłaś, że rzucałaś piłką do bramki, więc właśnie. Początek szkoły podstawowej. To była oczywiście gra na boisku, natomiast pamiętam też jednego z trenerów, który jednak zdecydował się ukierunkować mnie w stronę bramki. No i chyba gdzieś w okolicy końca szkoły podstawowej, czyli sam stanęłam na bramce. Trenerka? Powiem szczerze, że nie pamiętam, w którym momencie nawet przyszło, bo ta praca, funkcja z zawodnika do trenera przyszła tak płynnie, że na pewno rozwinęła się w jednym z klubów warszawskich, natomiast nie była jakimś ważnym wydarzeniem w moim życiu. To wyszło płynnie, naturalnie i okazało się, że sprawia mi to ogromną radość, są wyniki, więc dalej się to czuło bardzo naturalnie. A skąd w ogóle propozycja, by trenować Start? Zaczęło się od Romana, potem ty i... Niestety ja się bardzo broniłam. O! Tak, przed wyjazdem to były bardzo długie dyskusje w domu, ja widziałam, że mąż dostał propozycję. Ty masz to było właśnie krótko po ślubie. Dokładnie tak. Trochę to nas zaskoczyło. Nie chciałam, broniłam się, wolałam zostać w klubie młodzieżowym. Bałam się chyba wyzwania trochę. Natomiast mąż mi utwierdził w przekonaniu, że sprawdzę się nie jako żonaki, tylko jako trener. Więc zabrał mnie dokładnie nie jako swoją połówkę, tylko jako trenerkę bramkarek. Cieszy mnie to, że miał do mnie na tyle zaufanie, że zdecydował, że na pewno sobie poradzę i musimy iść tą drogą i we dwójkę spróbować coś w starcie zmienić. A wracając do bramki, wymiary bramki pamiętasz? Co to znaczy? Wymiary. No tak, a wymiary? 2x3 oczywiście. Okej. Czy nie uważasz, że wybierając Start rzuciliście się trochę na zbyt głęboką wodę, przychodząc z poziomu pierwszej ligi, gdzie dogranie jest na innym poziomie, na poziom superligowym i to zawodowstwo w tej lidze? Sugerujesz, że nam nie idzie. Nie chodzi o to, tylko że no, mamy też takie pytania, więc też pokazać wam je, tak, że niektórzy kibice, widzowie widzą gdzieś, no właśnie, brak wyników, czy jakieś braki i gdzieś przez to właśnie pokazują przez to, że nie macie tego doświadczenia superligowego. Zgadza się, natomiast mamy doświadczenie, że chodzi o samą piłkę ręczną i ja sobie tak myślę, że no nie powiem przepaść, ale jednak piłkę związaną z pierwszą ligą, superligą zdecydowanie. Nie ukrywam, że wielu rzeczy żeśmy się nauczyli tutaj na nowo zaczęliśmy pewne rzeczy robić, układać inaczej, pewne rzeczy spojrzeć, natomiast ja jestem bardzo dobrej myśli. To jest głęboka woda, ale sam trening to jest również proces i na pewne rzeczy, przepraszam, ale potrzeba jednak czasu. Więc ja tak sobie myślę, że przyszły rok będzie rokiem kluczowym. Ten może nie wszyscy odbierają tak pozytywnie, jakbyśmy chcieli i sobie tego wszyscy dookoła życzyli, natomiast na to trzeba czasu. Myślę, że przyszły rok zaowocuje i pokaże, że te decyzje, które tutaj zostały podjęte, nie są czyli zdradziłaś, że kontrakt ma się na 2 lata i wypełnijcie go. Tak, wypełnimy, żeby nie wiem co się działo. Mamy zaufanie ze strony zarządu. Chcemy dalej pracować nad tym, co zaczęliśmy. Nie wszystko Państwo widzicie, natomiast te zmiany następują. No i mam nadzieję, że wszystko idzie w dobrą stronę. Dopracujemy do końca kontraktu 2-letniego. Zobaczymy, co będzie dalej też. Jak to jest? Sama wspomniałaś, że twoja druga połówka jest twoim szefem. Jedna z córek obecnie twoją podwładną, wcześniej dwie córki były podwładnymi. Nie jest to ciężkie potem w domu przebywać jeszcze z nimi? To jest patologia. To jest dramat.
Nie, ja nie wiem, czy ktoś z Państwa zdali sobie nawet sprawę, z tego, jak to wygląda. To jest tak trudno do opisania. No taka firma rodzinna trochę. To tak się nazywa. Natomiast to nie ma nic wspólnego z firmą rodzinną. Są to bardzo, bardzo trudne tematy, dlatego że ja nie mam możliwości ucieczki, ja nie mam możliwości przejścia na inną płaszczyznę. Ja ciągle moje życie kręci się wokół piłki ręcznej. Jest to trudne, kiedy Roman jest trenerem, córki są zawodniczkami grającymi w tym samym zespole, a potem na koniec dnia trzeba usiąść zjeść kolację przy wspólnym stole. Zeszły rok był takim rokiem bardzo trudnym, no bo ślub, bo była próba rozpoczęcia nowego życia. Tak, to jest bardzo trudne. No ale na to się oboje godziliśmy, wiedzieliśmy, co nas łączy i którą drogą chcemy podążyć, natomiast nie jest to łatwe, naprawdę. Są sytuacje, kiedy trzeba uciekać, są sytuacje, kiedy trzeba łagodzić, natomiast trudno się łączy funkcje żony, trenerki, matki, kuli domowej. To wszystko ja mam na swojej głowie i jeszcze przy tym wszystkim trzeba jakoś funkcjonować i odnosić sukcesy. Bardzo trudne do pogodzenia. Bardzo. Dlaczego mimo tak rozbudowanego sztabu trenerskiego no nie idą z tym wyniki? To jest właśnie też jedno z tych pytań. Natomiast chcemy zwrócić jedną uwagę na to. W zeszłym sezonie po tej samej liczbie meczy tych punktów było mniej. Podkreślam, po tej samej liczbie meczy. Nie mówię na koniec tego. Po tej samej liczbie meczy było mniej tych punktów. Właśnie tego nie rozumiem, bo to pytanie musiał zadać ktoś chyba, kto kompletnie albo nie miał przyznania, jeżeli chodzi o poprzedni sezon, albo nie wie, jak sytuacja wygląda w klubach kolejnych superligowych. Co to znaczy duży sztab? Właśnie, co to znaczy duży sztab? Jak się włączy emocje... Może chodzi o to, że mamy trzech trenerów typowo i jeszcze jest... jeden masażysta. I koniec. To są cztery osoby w sztabie. Tak, na razie nie mamy. Natomiast to są cztery osoby w sztabie. Jak Państwo oglądacie inne mecze, to w każdym zespole cztery osoby pracujące przy grupie. To jest norma. Może ich nie widać. Może ich nie widać. Może nie się zmieniają protokołem meczowym. Nie są, jest, tak. Może... To jest mój ból, bo już wiem, że trzeba było uniknąć, po prostu pracować tak jak jest drukarkami, ale się nie udzielać, nie pokazywać, stać z boku. I wtedy może żal kibiców, obraz wyników byłby mniejszy. Natomiast cztery osoby w sztabie to nie jest nic strasznego, to nie jest powiększony sztab. W zeszłym roku były też cztery, bo było dwóch fizjów, bo pierwszy trener, drugi trener i dwóch fizjoterapeutów. No co prawda trenerów było. Natomiast cztery osoby to jest norma. Więc nie rozumiem pytania. Słabe wyniki. No nie będziemy wracać do zeszłego roku. Inna była organizacja Superligi, w tym roku jest inna. Natomiast na chwilę obecną mamy więcej punktów, walczymy o kolejne. No i strasznie ubolewam, że ta pierwsza szóstka nam trochę odjechała. Natomiast nie uważam, to podkreślam po wywiadzie także Marty, my nie gramy źle. My mamy krótką ławkę, trochę nam brakuje sił w końcówce. Owszem, były słabsze mecze, natomiast cała reszta naprawdę nie prezentowała się aż tak, że tak powiem, dramatycznie, że można było wylewać na nas ten cały gar pomyjów, przepraszam, i obliżać, i wyzywać, i zwalać, że tak powiem, winę na przykład na zbyt duży sztab. Jest trener bramkarzy, myślę, że jest to... We wszystkich klubach właściwie jest, tylko nie zawsze on jest wymieniany w protokole meczowym, czy siedzi na ławce, tak? Oczywiście tak, jest widoczny na pierwszym planie, tak jak tak. Jesteśmy. Do tego ja jestem żoną trenera, więc podejrzewam, że to też jakby wzmaga jakieś tam negatywne uczucia. Natomiast i trener asystent, który pomaga Romanowi w wielu rzeczach, z którymi... No nie wiem, że Roman sobie nie radzi, ale w innych obszarach lepiej się odnajduje, więc uzupełnia tą funkcję. I tak. Czy on jest dłużej z butów rozbudowanych? Łączy życie i trenowanie startu z życiem i pracą w Warszawie. Nie męczy się to? Powiem tak. Jak przechodząc tutaj, opowiadałam znajomym, że będę mimo wszystko łączyła życie w Warszawie, pracę w Warszawie, bo tam mam też swoje zobowiązania z pracą w starcie, to wszyscy mnie pytali, czy ja na pewno wiem, co robię i że z Warszawy do startu, czy w zasadzie z Warszawy do Elbląga, czy to na pewno jest dobra decyzja. Decyzja była trudna, ale była już konkretna. Może zacznę od drugiej strony. Elbląg bardzo mi się podoba. To jest zupełnie inna przestrzeń, zupełnie inne miasto. Ja nie miałam nigdy możliwości poobcowania w tak klimatycznym, małym, subtelnym, bardzo otwartym dla ludzi mieście. Więc myślałam, że te podróże będą mnie męczyły, że będzie trudno. Ale uwierzcie mi, że każdy moment, kiedy... Pewnie nie wybaczą mi w Warszawie, ale każdy moment, kiedy siadam do samochodu i wciskam pedał gazu i widzę nazwę Elbląg,
odpoczywam. Odpoczywam, jest reset, ale taki reset chwilowy, bo potem oczywiście trzeba się skupić na kolejnym meczu i treningu, więc nie męczy mnie to, aczkolwiek jest tego bardzo dużo. Pewnie będę musiała przekombinować, jeżeli chodzi o przyszły rok, zastanowić się, jak to połączyć. Jest to trudne, ale jest marzec i jeszcze mnie to nie męczy. Może bez... Jeszcze kwiecień, kawałek maja, tak. chyba nawet bez maja bodajże, tak. Cieszy mnie każdy przyjazd do Elbląga, powrót do Elbląga, więc nie odczuwam tych trudów. Która z córek jest twoją ulubioną? To jest niefajne pytanie. Nie wiem, kto to wymyślił. Od nich. Naprawdę? Nie, to jest niemożliwe. A jednak. Nie, to są trzy fantastyczne dziewczyny. Udaję, że nie słyszę tego pytania. Nie, są trzy fantastyczne dziewczyny. No, każda różna. Każda grająca. Znaczy najstarsza już podjęła decyzję w tym sezonie. Już nie, ale no jeszcze niedawno grająca. Oczywiście, że tak. Poszła inną drogą. Chyba każda nawet na jednej z pozycji. Jurka, no tak. Jurka grała na lewym rozegraniu. Nie do końca, bo Iga jest środkową. Właśnie. I wygląda na to, że najmłodsza córka, 15-letnia również. Na środek. Więc wszystkie grają, wszystkie są różne. Mało tego, wszystkie inne na tym samym, w tym samym momencie prezentowały zupełnie inne umiejętności. Nie mogę ich porównywać, nigdy tego nie robię. Jak były małe, stosowałam różne metody wychowawcze do każdej z nich. Inaczej do każdej z nich podchodziłam i dla mnie są zupełnie odrębnymi. Kocham je tak samo, życzę im jak najlepiej. Grają, bo się wychowały na wózku. Ciężko, żeby nie. No ciężko, żeby nie, natomiast robiłem w życiu wszystko. Bo mnie też z nami pytają, a już rodzice poszli, to idzie ci poszły. Nie, grały na gitarze, jeździły konno, były w balecie, tańczyły, pływały, tam było wszystko. Ale jednak gdzieś podążają, czy podążały przed mną tą samą drogą. Ty sama mówiłaś, już powiedziałaś nam, że lubisz Elbląg, bo jest klimatyczny, jest fajny i tego. Wiemy też, że lubisz, tak jak my, przy okazji wywiadów przebywać w kafelku. Ale czy jest jeszcze jakieś twoje inne ulubione miejsce w Elblągu? No poza halą oczywiście. Tak, ulubione. Znaczy, powiem wam tak, to miejsce, w którym ja mieszkam, okolice hali, samo w sobie jest dla mnie bardzo komfortowe. Bo jest tam bardzo dużo przestrzeni, bardzo dużo sympatycznych ludzi, bardzo dużo możliwości pospacerowania, pojeżdżenia na rowerze. I tak naprawdę jak wyjdę nawet na spacer sam dookoła własnego domu, to jest mi bardzo dobrze. Natomiast no, wszystkie drogi prowadzą do kafelka, więc trzeba porozmawiać z córką albo spotkać się ze znajomymi. To oczywiście kafelka. Nie żartuję, są jakieś sklepy, do których też podążam, ale może to nie, kolejny wywiad. Kafelek. Mecz z Chorzowem, powiedzmy wprost, no nie należał do najładniejszych, ale jak to się mówi, ważne są trzy punkty, nieważne jest styl zdobycia, bo to, one decydują o pozycji w tabeli. I są to ważne trzy punkty w kontekście no, spokoju w walce o utrzymanie, nie o oglądanie się w tył, tylko już... Tak, Przemek, bo każdy mecz odcinamy i zaczynamy na nowo. Rozpamiętujemy go zaraz po powrocie do domu, bo ja niestety wchodząc do domu nie mam możliwości odpocząć, tylko mąż mi włącza. Ciekawe czemu? Tylko mąż mi włącza to sam mecz i na nowo idziemy. Wiesz co, pracując z kilku meczów, sam dostałem od niego kilka wideo. Tak. Patrz na to, więc... Nie ma mowy, słuchaj, wracamy i pierwsze co? I to taka nasza tradycja, więc analizujemy w tym momencie, wyciągamy wnioski, rozpisujemy i zamykamy. Więc nie wracamy do tego, co było. Natomiast no, już nie mam łatwych. No nie ma, no, została piątka, pięć meczy, już tylko jeden z Chorzowem, pozostałe dwa z Iskrą Szalinem z Gniezdem. Wszyscy mają już na gardle i każdy chce... Tak, no właśnie teraz ten pierwszy z takich tych trzech meczy właściwie z Gniezdem, bo poza ligą mamy jeszcze z nimi Puchar Polski. Jak nastawienie właśnie przed Gniezdem? Czy zobaczymy ten start z pierwszego pojedynku z września, czy ten drugi z jesieni, czy może jednak ten wypośrodkowany, ale bardziej ku pierwszemu składającemu? A co pytasz dokładnie? O długość ławki, czy to też, czy to też, to też o długość ławki i styl gry może, żeby on cieszył oko, tak? Cieszył oko w pojedynku z Kobierzycami, żeby była ta walka, tak? Mimo, że to jest zespół stopu, tak? No, przegrać jedną bramką to nie jest wstyd, tak? Ale... Oczywiście myślę, że ten styl z meczu na mecz wygląda coraz lepiej. To jest już taki kraj trochę szybszy, trochę bardziej dynamiczny, już takie promonowanie.
Nie, to jest trochę innym zespołem niż na początku sezonu. Iska przyszła, więc tam ona zrobiła trochę. Tak, ale zobacz, jak tam jeszcze poszedł do przodu, jak się rozwinęła poszczególne zawodniczki. To widać bardzo. Jak ktoś mówi, że Gniezno września, to nie jest to gniezno, co jest teraz. Nie można go zlekceważyć. Trzeba inaczej podejść do meczu, inaczej już wygląda analiza. Same rzuty poszczególne, my siedzimy, analizujemy poszczególne zawodnicze, wyglądają zupełnie inaczej. To ale to Fricowi właściwie zapłaciły tak i teraz odgryzają się, tak? Bardzo. Widać, że pracuje, rozwija się, szukają nowych rozwiązań. To nie jest już typowy Berlin. To jest zespół, który chce się pchać do środka, chodzi z Berlingi, tabeli z Berlingi. I ten mecz z Gniezdem nie będzie łatwy. Czy mamy nowe założenia? To myślę, Roman mógł się wypowiedzieć. A to się zimy sobie porozmawiać w pomysł. Tak, więc. No dokładnie. Słuchaj, tania skóry nie sprzedamy, przygotowujemy się tak jak do każdego meczu, szczególnie teraz w końcówce sezonu. Zagramy najlepiej jak potrafimy. Naszą bolączką, co widzicie, cały czas kontuzje, zdrowie, nie możemy zagrać w pełnym składzie. Nie wiem, czy zagraliśmy jeden mecz w tym sezonie. Chyba było gdzieś, jak Kopa wróciła świeżo, to był jedyny mecz. No i jak widzieliście, 5 dziewcząt na trybunach. To wiemy, że Żużu już ma sezon z głowy. W ogóle zdrowia Żużu? Dokładnie tak, ściskamy cię bardzo mocno, Żużu, po operacji. Miejmy nadzieję, że teraz już rehabilitacja i szybkie wrócą do sportu. Nie mogą być też wszystkie zawodniczki, które będą obecne z Gniezdem. Ale będzie ich więcej. Będzie więcej, ale nie będzie maksymalnie. Okej. To właściwie szybkie pytania. Wywiad właściwie może być prawie się skończył. Ja bym tutaj prosił, nic nie było. Żebyś wylosowała tym czerwonym przyciskiem numerki pytań, jakie sobie jeszcze dodatkowo wylosujesz. A tutaj, dobra, proszę bardzo. Okej. Rozmiar buta? 41. Do sportu 42, nie wiem, co to ma znaczenie. Morze czy góry? Góry, Boże, moi kochane Tatry. Prawo jazdy czy bilet miesięczny? Niestety prawo jazdy, kocham jeździć. Sernik czy jabłecznik? Wszystko co słodkie. Okej, okay. Żeby tradycji stało się zadość, oczywiście to losowanie nie jest ustawione. Broń Boże, pokazywaliśmy, że to na pewno jest ten jeden. Natomiast Marta, jakbyś mogła uczynić powinność i mówiąc tak krótko, wylosować tego jedynego, który został. Tego jedynego? Tak. No dobrze, ta kulka nie jest gorąca, żeby nie było. Drodzy Państwo, 2 kwietnia moja pierwsza rocznica ślubu. A to nasz meczu kucha, a tam tym, tak, to odśpiewamy 100 lat. Kochani, albo jak najwięcej tych lat wspólnie. Zaskoczenia nie ma. Serdecznie pozdrawiam. Także Marta, dziękujemy Tobie za poświęcony czas. To była przyjemność. Wam dziękujemy za pytania, Kafelkowi jak zawsze za gościnę. Oczywiście zachęcam Was do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie i obserwowania nas na Instagramie. Widzimy się przy kolejnym wywiadzie na Luzie w przyszłym tygodniu, jeszcze bliżej niekończymy dzień to będzie. Oczywiście zapraszamy Was na sobotni pojedynek z Gniezdem. To było tyle. Dzięki. Dzięki serdecznie. Cześć. Dziękuję. Cześć. Ściskam.